Kolejne podejście, pasy się urwały. Musiałem jeszcze raz zakładać je. Inny, nowy. Próbujemy dalej. Zobaczymy, jak będzie. Jeszcze się trzymają pasy. Tamtym poprzednim razem urwały się. No próbujemy. Będziemy jechali dalej. Zobaczymy. Idę sprawdzić po raz kolejny. Pojechałem parę dziesiąt metrów. Jak tylko przestaną tu zasuwać te samochody, to pójdę zobaczyć, co to tam jest, czy pas jeden i drugi trzyma. Jeżeli będą trzymały, to wtedy postaram się do Kimbowa na górę gościcińską dojechać. No ale jak to jest, zobaczymy. Jeden i drugi pas trzyma, chociaż ten jeszcze dociągnie tu. Staram się dociągnąć tego chyba już. Napiąłem bardziej te pasy. Zobaczymy, co to nam tutaj da. Może nam się uda jakoś to przejechać. Oj, Panie Boże. Trudno, taka praca. Zobaczymy, czy nikt nie jedzie, żeby nas nie pokręcił. Na tej rzucie. Ale jakoś to tam musimy przeżyć. O Jezu. Siadamy i jedziemy. Zobaczymy, co dalej. Próbujemy. Powoli się posuwamy, żeby tylko dojechać do wulkanizacji, a tam do rana przeczekać i rano wymienić koło. Nie wiem, co tam się dzieje, ale nie chcę za szybko jechać, żeby nie dochodziło do jakichś tam niepotrzebnych przeciążeń i wtedy, żebym mógł po prostu dotrzeć tam do górki tak zwanej, czyli na górę gościcińską do Kimbowa na Myjnie. Jadę na Myjnie do pana Janusza i rano pana Janusza pracownicy pomogą mi, wymienią koło. I tyle, żeby tam jeszcze dojechać. Szkoda, bo tyle czasu ucieka. Jedziemy powoli. Z ręką na sercu, z modlitwą, aby dojechać. Boże, żeby tylko dojechać, a potem naprawić to i jechać dalej. Już mamy bazę blisko. Zmieniam trasę. Już dojeżdżamy do Myjni, na której właśnie jest wulkanizacja. Może się uda, zobaczymy. No idziemy zobaczyć. Dojechaliśmy do bazy. A jak to tam będzie dalej, zobaczymy. Idziemy zobaczyć. Do bazy dojechaliśmy. Felga cała, aczkolwiek pas kolejny się urwał, zresztą w tym ciemnym nic nie zobaczymy. Teraz stoimy do rana.